Zbliża się wrzesień, czyli czas powrotów. Pewnie sporo osób będzie właśnie wracało do szkoły, czy szło na studia, albo po prostu zaczynało swoją pracę w biurze. Dlatego w dzisiejszym filmie będę chciał Wam powiedzieć, dlaczego warto kupić MacBooka właśnie do takich zadań, ze względu na to, że moim zdaniem ten sprzęt idealnie odnajdzie się w takich miejscach jak szkoła, studia, czy właśnie jakieś biuro, w których pracujecie na jakichś programach biurowych, dużo notujecie, czy po prostu pracujecie z innymi programami biurowymi. Dzisiaj jednak będzie trochę mniej, jeśli chodzi o doradzanie, który konkretnie model, w jakiej konfiguracji kupić, ze względu na to, że chcę się właśnie skupić stricte na kilku powodach, kilku argumentach, które być może przekonają Was i nakłonią właśnie do ewentualnego zakupu, ze względu chociażby na to, że właśnie w między innymi sklepie iSpot Apple Premium Partner, który również jest partnerem dzisiejszego filmu, aktualnie jest zniżka Back to School, dzięki której możecie kupić czy to taniej MacBooka, czy też samego iPada, więc te akcje jak najbardziej nam się tutaj pokrywają. Tutaj w przypadku MacBooków mamy zniżkę na poziomie 11%, natomiast jeśli chcielibyście sobie kupić na przykład takiego iPada Pro, to tutaj ten rabat będzie sięgał 6%. Natomiast to nie wszystko, ze względu na to, że już 1 i 2 września iSpot otwiera swój nowy salon Apple Premium Partner w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie i tam 1 i 2 września będą naprawdę kapitalne promocje i właśnie jeśli jesteście studentami lub uczniami, posiadacie odpowiednią legitymację czy też zaświadczenie, albo jesteście nauczycielami lub pracownikami edukacyjnymi, to będziecie się mogli kupić najnowszego MacBooka R 13-calowego w naprawdę świetnej cenie, bo za nieco ponad 4716 zł. Serio, to jest naprawdę kapitalna okazja, więc jeśli jesteście zainteresowani tym sprzętem, to polecam Wam przyjść na otwarcie tego salonu 1 lub 2 września, chociaż zaznaczam, że liczba sztuk w tej promocji jest ograniczona, więc trzeba się pospieszyć. Natomiast jeśli przyjdziecie do ich salonu w sobotę, to będziemy mogli również się na żywo spotkać, ze względu na to, że tam o 12, 14 i 16 będę prowadził warsztaty z używania właśnie czy to MacBooka, czy iPada i będę chciał Wam pokazać kilka praktycznych wskazówek czy też porad, jak właśnie lepiej wykorzystywać te sprzęty. Więcej szczegółów o samym tym otwarciu i co konkretnie będzie przecenione macie w opisie tego filmu, tam jest odpowiedni link również do zapisania się na moje warsztaty, także zapraszam. I nie przedłużając, przechodzimy do meritum. Dlaczego w ogóle powinniście rozważyć właśnie zakup takiego MacBooka, idąc do szkoły, na studia, czy chociażby wykonując jakąś pracę biurową? Bo mam wrażenie, że tutaj te zastosowania są bardzo pokrewne i MacBook będzie właśnie idealny do nich. Przede wszystkim Apple obecnie ma bardzo rozbudowaną ofertę tych MacBooków, natomiast myślę, że do takiej pracy, o której powiedziałem przed chwilą, jak najbardziej wystarczy Wam czy to MacBook Air z procesorem M1, czy z M2. Ewentualnie pomyślałbym tutaj nad rozbudową RAMu, chociaż wydaje mi się, że do takich naprawdę błahych czynności spokojnie wystarczy ta najprostsza konfiguracja, bo przede wszystkim czy procesor M1, czy M2 to są naprawdę bardzo potężne układy. Apple zrobił tutaj naprawdę ogromny krok naprzód. Był to swego rodzaju game changer, jak przeszli na swoje autorskie chipy, bo one są mega wydajne i też po prostu energooszczędne, o czym Wam zaraz też powiem. Dzięki czemu właśnie do takiej pracy szkolno-biurowo-domowej idealnie się nadają. W innych moich testach czy recenzjach możecie zobaczyć, jak wygląda wydajność właśnie w tych poszczególnych sprzętach. Natomiast w skrócie mogę Wam powiedzieć, że do takich zastosowań, czy jak potrzebujecie laptopa do szkoły, aby przygotować jakieś prezentacje, czy nawet użyć jakichś bardziej skomplikowanych aplikacji, on spokojnie Wam wystarczy. Na studia też się idealnie nada, no chyba że idziecie na jakieś programistyczne, informatyczne studia, gdzie będziecie kompilować ogromne kody, to tutaj bym zainwestował w MacBooka Pro, bo tamta moc będzie jeszcze większa, będziecie mieć lepsze podzespoły do dyspozycji i na przykład ten kod szybciej się będzie nam kompilował. Natomiast jeśli chcecie używać Waszego laptopa, Waszego MacBooka w takich typowych programach biurowych, czy też tworzyć prezentacje, przygotowywać jakieś artykuły, liczyć coś na przykład w programie Numbers, czy po prostu używać innych takich bardziej podstawowych aplikacji, przeglądać internet lub korzystać ze skrzynki mailowej, to nawet ta najprostsza, najtańsza wersja w zupełności Wam wystarczy. I nawet jak sobie odpalicie kilkanaście kart w Safari czy w innej przeglądarce, aby na przykład tworzyć jakiś artykuł, coś kopiować, to ten komputer będzie dawał radę. Okej, on się może nagrzać, pokaże, że już to trochę go obciążyło, ale i tak przy takiej liczbie nie powinien nam się zaciąć i powinniście normalnie móc z niego korzystać. A tak jak Wam mówiłem, drugim argumentem, który łączy się z tymi nowymi układami M1 lub M2 od Apple, jest energooszczędność ze względu na to, że MacBooki Air zawsze słynęły z legendarnej baterii. Okej, w przypadku MacBooków Pro obecnie ten akumulator starcza nam na jeszcze dłuższy czas, bo on jest po prostu większy w na przykład tej 16-calowej wersji, ale w przypadku MacBooka Air 13- bądź 15-calowego spokojnie jesteście w stanie kilkanaście godzin z rzędu
używać po prostu tego komputera, co w zupełności wystarczy Wam na cały dzień pracy na takiej maszynie, czyli możecie iść rano na uczelnię, wrócić dopiero wieczorem i jeszcze ta bateria powinna Wam starczyć, no chyba, że będziecie obrabiać jakiś film czy zdjęcie, bo na przykład chcecie coś obrobić sobie z wakacji, faktycznie do tej baterii będziecie musieli się trochę wcześniej podłączyć, ale generalnie w pozostałych zastosowaniach, przy takiej pracy właśnie w jakichś bardziej podstawowych aplikacjach, czy edytorskich, czy do liczenia czegoś, spokojnie o to się nie będziecie musieli martwić i z drugiej strony będzie to idealny towarzysz do tego, aby tworzyć sobie notatki, nie tylko nawet na samym MacBooku, gdzie oczywiście przyjemnie się pisze, czy robi jakieś notatki głosowe, ale równie dobrze mając iPhone'a możecie go zaprzęgnąć do tej pracy, tworząc na przykład w łatwy sposób skany poszczególnych dokumentów czy książek i wklejając je za pomocą iClouda do właśnie tych poszczególnych notatek. Dodatkowo tutaj możecie za pomocą iPhone'a albo właśnie też iPada tworzyć sobie konkretne notatki, rysując po prostu po ekranie. I tutaj w zasadzie na chwilę tylko wspomniałem o tej integracji z innymi urządzeniami Apple, czy to iPhone'em, iPadem, czy nawet Apple Watchem, a to jest tak naprawdę czubek góry lodowej, ze względu na to, że ten ekosystem Apple, który oni stworzyli, pozwala na zdecydowanie więcej. Możecie sobie odbierać rozmowy na MacBooku, możecie wysyłać wiadomości, ale z drugiej strony możecie w prostszy sposób przesyłać sobie pliki totalnie bezprzewodowo za pomocą AirDropa i to naprawdę ułatwia mega pracę, bo możecie bardzo dużo zdjęć sobie wysłać bezpośrednio na komputer i to odbędzie się od tak, bez większego czekania, w związku z tym naprawdę polecam Wam z tego korzystać, bo jak Wam zależy na czymś, aby szybko na przykład coś na uczelni wykonać, czy w biurze i nie czekać, nie szukać kabli, to naprawdę to się przydaje. Nie mówiąc o tym, że samego Apple Watcha możecie też użyć do tego, aby odblokowywać sobie takiego MacBooka i nie korzystać nawet z możliwości odblokowywania go za pomocą Touch ID. I jak widzicie, tutaj pomijam oczywiście te kwestie takie najprostsze, czyli wklejanie na przykład tekstu, który skopiujecie sobie na iPhone'ie i wklejacie go na Macu, bo to myślę, że już każdy z Was wie, ale chcę Wam pokazać, że naprawdę tutaj te rozwiązania poprzez iCloud są wręcz spektakularne, jeśli chodzi o taką pełną synchronizację czy integrację. Natomiast przechodząc do kolejnego powodu i mówiąc o samym korzystaniu z Maca, bo na przykład nie macie innych urządzeń i chcecie zacząć od komputera, to też jest całkiem zrozumiałe, to chcę Wam w skrócie powiedzieć, że dużo rzeczy jest totalnie już wbudowanych na start w system i nie musicie nawet pobierać żadnej dodatkowej aplikacji, za nic płacić. Możecie, tak jak w przypadku na przykład iPhone'a, korzystać od razu z wbudowanych apek. Jest naprawdę przyjemny klient pocztowy, z którego ja od dobrych kilku lat korzystam, a teraz on zyskuje jeszcze więcej funkcjonalności, dzięki czemu można sobie planować wysyłkę maili, można też cofnąć maila, którego przed chwilą wysłaliśmy. To naprawdę w takiej, zwłaszcza pracy biurowej, dużo daje. Z drugiej strony Apple stworzyło całkiem nową aplikację Freeform, która pozwala na tworzenie całych projektów, czy całych takich szablonów, które powstają w grupie, ze względu na to, że w czasie rzeczywistym każdy może pracować właśnie nad takim zadaniem, nad takim plikiem i tworzyć jakieś schematy, jakąś mapę myśli i to naprawdę bardzo dobrze działa. Dodatkowo bardzo dobrze działa też przeglądarka Safari, zwłaszcza jeśli chodzi o pełną integrację również z innymi urządzeniami, bo możecie sobie dokończyć na przykład artykuł, który czytaliście na iPhone'ie, będąc na przykład w pociągu, jak gdzieś jechaliście i później na przykład kończycie czytanie bezpośrednio na MacBooku. No dodatkowo, jeśli chcecie być w kontakcie ze światem czy rodziną, to aplikacja wiadomości, tak jak Wam mówiłem, to jest również pełna integracja z innymi urządzeniami, możecie sobie odpisywać na Macu na SMS-a, którego dostaliście na iPhone'a. Tutaj kompletnie nie ma różnicy, możecie również dzwonić i przekierowywać sobie tak naprawdę połączenia FaceTime, korzystając z kamery, którą macie na przykład w MacBooku, albo możecie używać i podpinać w zasadzie kamery na przykład samego iPhone'a, aby rozszerzyć możliwości nagrywania jakiegoś tutorialu, czy pokazywania czegoś komuś w wideokonferencji na żywo, bo wtedy macie możliwość podglądu nie tylko na siebie, ale również właśnie na przykład na kartkę papieru, na której piszecie jakieś równanie i komuś coś tłumaczycie. A do tego dochodzi kilka jeszcze innych aplikacji, Pages, Keynote, Numbers, które są odpowiednikami pakietu Office 365 właśnie na Maca, chociaż oczywiście, jeśli chcielibyście korzystać z tych programów od Microsoftu, to też jest taka możliwość, bo Mac wspiera właśnie te rozwiązania, więc nawet jeśli korzystacie w biurze z tamtych programów, to nie ma żadnego problemu, aby przesiąść się na Maca, bo oczywiście ta wersja jest tutaj również przygotowana. No i to, co również może Wam się w konstrukcji samego takiego MacBooka Pro czy Air spodobać, to kwestia nie tylko samego designu, bo to jest oczywiście mega subiektywna sprawa, ale kwestia zabezpieczeń. To, co widzimy i w to, co jest wyposażony sam MacBook, to oczywiście Touch ID, nie musicie wpisywać hasła, w zasadzie tylko jak przez kilka dni byście nie korzystali z tego laptopa, to będziecie musieli je wpisać. W innym wypadku cały czas możecie sobie przykładać palec i w momencie odblokowywania tego laptopa on od razu zostanie zeskanowany i zalogujecie się do swojego profilu, albo ktoś inny zaloguje się na swoje konto, jeśli na przykład takiego laptopa z kimś dzielicie, bo z tym też nie ma żadnego problemu. Ale są inne, trochę mniej widoczne na pierwszy rzut oka rozwiązania, takie jak chociażby te, o których Wam już wspomniałem, czyli integracja z Apple Watchem, czyli w momencie, w którym podchodzicie do Waszego laptopa, czy na przykład MacBooka, czy nawet komputera stacjonarnego, on automatycznie
automatycznie jakby was wykrywa i odblokuje wasz właśnie komputer. Także z tego naprawdę warto korzystać i na pewno warto też korzystać z takich funkcji jak chociażby szyfrowanie dysku, file valid, dzięki czemu wasze dane są w 100% bezpieczne i nawet jeśli ktoś ukradłby wam takiego laptopa, to nic z niego nie wyciągnie, a jak wiadomo, czasami ważniejszym od sprzętu jest to, co na nim po prostu mamy. Chociaż jak już mówimy o samym zgubieniu czy kradzieży takiego MacBooka, Apple opracowało tutaj naprawdę świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o Znajdź mój Mac i w zasadzie działa tu również tak samo jak Znajdź mój iPhone, to znaczy wszystkie urządzenia Apple na świecie tworzą nam siatkę, dzięki czemu są na bieżąco wszystkie te urządzenia lokalizowane i nawet jeśli wasz MacBook będzie odcięty od łączności, nie będzie miał połączenia z jakimś Wi-Fi, to za pomocą urządzeń, które będą się koło niego pojawiać, bo na przykład ktoś przejdzie z iPhone'em, położenie tego laptopa zostanie zaktualizowane i będziecie mogli zobaczyć, gdzie on leży, czy ktoś, kto go ukradł, gdzie aktualnie przybywa i ewentualnie możecie interweniować. To jest naprawdę kapitalna sprawa i od razu po zakupie polecam wam sprawdzić, czy tą opcję macie włączoną w systemie, bo ona naprawdę może wam się bardzo mocno przydać. Zresztą zawsze polecam, aby mieć na wszystkich i urządzeniach tą funkcję włączoną, bo ona ma tylko naprawdę zalety i żadnych wad i tak jak wam mówiłem, nawet nie musicie mieć połączenia z internetem czy z Wi-Fi, bo inne urządzenia aplowskie będą po prostu lokalizować te sprzęty. I to by było w zasadzie na tyle. Jak widzicie, jest kilka rzeczy, moim zdaniem bardzo ważnych argumentów, które mogą jak najbardziej przekonać do tego, aby zakupić sobie takiego MacBooka i cieszyć się z niego, czy to w szkole, na studiach, czy w jakiejś pracy biurowej. Ze względu na to, że do takich zastosowań nawet ten najbardziej podstawowy MacBook, ten najtańszy, w zupełności wam wystarczy i naprawdę przez kilka dobrych lat będziecie mogli się z niego cieszyć. Ale oczywiście, jak chcecie iść na przykład na studia techniczne, na politechnikę, to z doświadczenia wam powiem, że radzę kupić MacBooka Pro, nawet tą 14 czy 16-calową wersję, bo ona jest już wyposażona w naprawdę mocny procesor i też większą liczbę RAMu, dzięki czemu będziecie mogli uruchamiać naprawdę już potężne programy, nie tylko do edycji jakiejś pracy biurowej, ale również do przygotowania materiałów, czy nawet montowania, obróbki wideo, czy też zdjęć, tworzenia animacji. Ale w dzisiejszym filmie raczej się chciałem skupić na takich bardziej podstawowych zastosowaniach, czy to właśnie do szkoły, na studia lub do pracy biurowej, bo aktualnie, tak jak wam mówiłem, w iSpocie między innymi trwa akcja Back to School i możecie kupić na przykład takiego MacBooka z rabatem 11%, chyba że jesteście w stanie przyjść w pierwszy weekend września, to jest 1 lub 2 września do nowo otwartego salonu Apple Premium Partner w Galerii Westfield Mokotów w Warszawie, to tamte ceny będą jeszcze lepsze. Tak jak wam pokazywałem, jest kilka świetnych promocji, które będą na was czekać, a jeśli będziecie chcieli przyjść w sobotę, to zapraszam was na warsztaty o 12, 14 i 16, możecie się na jedne z nich zapisać i tutaj też ważna sprawa, bo liczba miejsc jest ograniczona, więc polecam wam to jak najszybciej zrobić. Odpowiednie wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!